Michał jest wściekły na Tosię, bo podejrzewa, że to ona powiedziała jego koledze, że wykręcił jej rękę. Chłopak chce przekonać uczennicę, żeby wycofała swoje oskarżenia. Ale zaraz przestaniesz nad sobą panować. Ja nigdy nie przestanę nad sobą panować. Chodź, przejdziemy się. Michał, o co ci chodzi? Słuchaj, kiedy ty wreszcie przestaniesz te durne plotki o mnie gadać, że cię biję, skoro Michał, tego nie robię? Boli! Kiedy ty przestaniesz się mnie prześladować, kobieto? Przestań, proszę cię! Zostaw ją! Idź stąd, albo tobie też się oberwie! Pomocy! Pomocy! Zamknij się! Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Zostaw ją! Nic jej nie robię, to tylko żarty. Nie, wcale nie, nie wtrącaj się. Zostaw ją lepiej. Nie zbliżaj się do mnie! Nic jej nie zrobiłem, rozumiesz to? Co tu się dzieje? Co się stało? Uderzył ją. Kto? Michał. W porządku, Tosia? Głowa mnie boli. Nic się nie dzieje, to były tylko żarty. Nie, Tośka? Idźcie do higienistki. Zaprowadź mnie. Chłopie, czy ty jesteś jakiś normalny, z tobą jest jakiś problem? Nie, to mnie chcesz, to były tylko żarty, mówię. Tak, ja ci dam żarty, ja ci nie chcę żarty. Uspokój się. Co ty, chłopie, robisz? Co? To nic, tak jak mówiłem, to były żarty. Zobaczy pan, że jeszcze przyjdzie mnie przeprosić. Idziemy do dyrektora i zadzwonimy do twoich rodziców. Pan się chyba na mnie uwziął. Czy ty się, chłopie, dobrze czujesz w ogóle? Się bardzo dobrze czuję. Nie będę z tobą dyskutował. Idziemy do dyrektora.